Znów koszmar. Ile można dziennie śnić koszmary? O Sariel, wyślij mi w końcu zwykły sen. Daj mi śnić, daj mi marzyć. Wiecznie tylko widzę klęskę, niedolę. Ile można? Boję się już wszystkiego. Nawet wyjścia z domu. Podobno osoby, które prowadzą sobą monolog, są inteligentne. Matko, Natalii, możesz pukać? Wystraszyłaś mnie. A co, obgadywałaś mnie? Nie żartuj sobie. No to o czym rozmawiałaś ze sobą? Znów śnił mi się koszmar. Mam już ich dość. Co nie jeden, to gorszy. Wolałabym już śnić ciemność niż tą cholerną łudę. Co tym razem? Szłam dróżką. Była noc. Nic bym nie widziała, gdyby nie księżyc nade mną. Nawet zdążyłam mu się trochę przyjrzeć. Poczułam, że kapie mi coś z nosa. Gdy spojrzałam na ręce, widziałam krew. Co gorsza, nie było tylko krwi na moich rękach, ale też pod stopami. Płynęła mi pod nogami. To było nie lada przerażające. Do tego na koniec słyszałam kobiecy krzyk. A najgorsze było to, że jakbym już gdzieś go słyszała. No i się obudziłam. Wiesz, czasem masz tak przedziwne sny, że dziwię się, że kładziesz się spać. Wierz mi, ja sama się sobie dziwię. Dobra, żebyś mogła odreagować, a przy tym trochę mi pomóc, zabieram cię do miasteczka na targ. Natalii, nigdzie nie idę. Oj, idziesz, idziesz. Natalii. Dobra, Malinka, czas by cię w coś ubrać, żebyś nie wyglądała jak kaszalot. Wiesz, myślę, że mógłbyś jej dać chwilę spokoju od tej nauki. Nie ma chwili wytchnienia, tylko cały czas. Nauka, trening, nauka, trening, nauka, trening. Gdybym odpuścił, dalej by to roztrzęsało. Poza tym, minęło już sporo czasu od tamtego wydarzenia. To, co z nią przerabiam, powinna już umieć na poziomie zaawansowanym, a jest dopiero na podstawowym. Dałem jej czas na żołnierze. Teraz niech się martwi o swoją przyszłość, a nie życie emocjonalne. Chyba kiedyś zostawiacie jakaś kobieta, co? Że jesteś jak papier ścierny. Bądź chwilę jej ojcem i spróbuj zrozumieć, co czuje ta dziewczyna. Ona nie myśli o tym, co było, tylko o tym, co się wydarzy. Musi nieść tak duże brzemię, wcale tego nie chcąc. Los już ją od dziecka rzucił na głęboką wodę, a ty jej jeszcze dokładasz kolejnego stresu. Dłuższe przerwy, albo dzień lub dwa w tygodniu. Nic jej nie zrobią. Staram się, by była dobrze wyszkolona. By dała sobie radę z trudnościami, z którymi będzie musiała się uporać. To wymaga poświęcenia, czasu, a my mamy go akurat niewiele. Dalajla wie, co do niej należy. I dopóki sama nie poprosi o przerwę, nie będę jej tego narzucał. I ani ty, i ani Natalii nie jesteście w stanie zmienić decyzji. Na moich lekcjach przerw nie otrzyma. Dopóki sama ich nie zechce. Koniec pieśni. Zabieram młodą na targ. Chcecie coś? Nie, mam wszystko. Możesz kupić cywery na smocze ziele i kwiat toriano. A, i dokup jeszcze ziół leczniczych. Dobra, to idziemy. Chodź, młoda. Natalii. Tak? Uważaj na nią. Tak, tak, jasna sprawa, będę jej pilnować. Dzięki, Seweryn. Do zobaczenia kolejnym razem. Nie ma sprawy. Wpadnijcie czasem i pozdrówcie Felicity i tego drugiego. Jak on miał? Ten Marsyla, tak, Marsyl. Pozdrówcie go też. Na razie.
Natalii, dokąd my idziemy? Na cmentarz. Natalii, ja nigdzie nie idę. Dajla, nie było ci tam już bardzo dawno. Proszę, chodź tam. Ja i tak muszę iść jeszcze do Gregorego, a ty pójdziesz się przywitać. Mhm. Dziś to noc. Dziś ona pod decyzją stanie. Dziś jej dusza bram sam dostanie. Jej wyrok dziś wysądzi Bóg Wszechmogący. Dziś ważna jest jego decyzja. Czy zagości w niebie, czy pokres w płomieniach stanie. Jutro jej ciało się rozpadnie. Przepraszam. Dusza dom swój dostanie. Co oznaczają te słowa? Karać ją będą, lub chwałę oddadzą. Za poświęcenie w walce. Dziś decyzja. Uważaj! Przepraszam! Ach, te dzieciaki. Bardzo, bardzo przepraszam. Muszę iść. Dzięki, Gregory. Pa. Au! Delaila, co to dwalasz? Tam był jakiś facet. On mówił takie dziwne rzeczy. Jaki kurna facet? Ja tam nikogo nie widzę. Co ty teraz, Delaila? Przysięgam, tam ktoś był. Delaila, dużo emocji dzisiaj. Lepiej może wracajmy. Chodź już. Jak zwykle, wariatka Delaila. Wszystko sobie zmyślam. Delaila, co się z tobą dzieje? Ja nie wiem. Dzisiejsze sytuacje bardzo mnie wyprowadziły w ten stan. Zobacz. Jakie sytuacje? Tu ci kładę rzeczy. Lecę przygotować fiolki. Jak skończycie, pójdźcie do szopy i wyruszymy w teren. Zacznij od początku. Na początku był zły sen. To było przerażające. Dlatego jeszcze grób Dylana. To wszystko wziął nade mną górę. Nie daję już rady. To wszystko mnie przerasta. Jego śmierć dotyka mnie jak ostrze, która wkręca się wbite w serce. Wiem, co czujesz każdego dnia, gdy patrzysz na te puste jedno miejsce. Gdy czujesz pustkę, to jak przed wszystkimi ukrywasz twardo ma w środku. Rozpadasz się. Nie jesteś słaba, mimo że tak uważasz. Słabością jest każde kłamstwo, każda ukryta cząstka ciebie. Skarbie, ja wiem, że gdzieś jest ta osoba, która da ci to szczęście, jak nikt inny na świecie. Wiem, że teraz wydaje ci się to mało prawdopodobne, ale miłość to piękne i niebezpieczne uczucie.
Jedni natykają się na nią, a niektórym zostaje to przeznaczone. Nikt jednak nie jest w stanie określić, kiedy nadejdzie. Ona potrafi leczyć i zadawać rany. Gdzieś tam jest ta osoba, która da ci to szczęście, a ty dasz jej drugie szczęście z twojej ręki. Cierpliwość daje więcej niż myślisz. Dobra. Wycieraj łzy. I ruszamy do tej najbardziej cierpliwej, bo wydrapie nam oczy. Ja biorę Delilę, a ty idź w drugą stronę. Dobra, uważajcie na siebie. Dobra, na razie. Słyszałaś to? To pewnie jakieś zwierzę, uspokój się. Zbieraj dalej. To na pewno nie było zwierzę. Umiem rozpoznać odgłosy zwierzęcia. Nie.